Dzień dobry, witam was serdecznie z warszawskiego Gotowa. Dziś będzie film nietypowy o wszystkim i o niczym, a w sumie chyba najwięcej o terapii narzędziowej pogadamy sobie. Bardzo dobry pomysł. Więc pogadamy o tym, dlaczego Marcin jest znany z żelastwa. Wiesz, jest skojarzony z żelastwem. Z żelastwem. Starciem żelastwem po tkankach generalnie. Z żelastwem po tkankach, no podrocznie. Także bądźcie z nami. Myślę, że będzie kilka fajnych, ciekawych rzeczy, szczególnie osób, które pracują dość intensywnie z osobami, które są aktywne sportowo i w sumie nie tylko. Będzie Norbert i nie tylko. Zobaczymy, ile mamy tego żelastwa w gabinecie i chłopaki też. Zapraszamy serdecznie. Siemka. Co, będę płakał? Nie, nie, co to? Mogę wolniej, jak chcesz. Tu prawe, jak coś. Mhm. To? No, tam wyżej było gorzej, wiesz? Gdzieś tak w połowie odległości. To na takie przestrzenie kierownicą. Tak, wypracowują, ale to już sobie darujemy. To nie boli niż to. No ile teraz? No teraz jest hardcore. Znaczy to ja to wytrzymam ogólnie, ale... No te miejsca są mocno. Bolicie? No. Bo nie chodzi o to, żebyś mi się tak odruchowo napinał, no. Nie? Wiesz, to ma być taki optimum, nie? Mów ile. No ile teraz? 4. Dobra. 6. 7. To jest numer telefonu. 8. A daj Norberta. Numerki. Nie, spoko, był tylko moment. Mhm. Jak tam żyjesz? To nie jest już było, tylko to jest jakieś takie szczypanie, pieczenie dziwne. No pan, rewelacja. No. No, także wie pan, jeszcze tam pan pochodzi na 10 minut, rozłożyć panu na ratę. Takimi dużymi narzędziami się dobrze pracuje, bo są wygodne i duże, nie? Nie ma takiego bólu, co by się zarkota nie wytrzymał. Prawda? Święte słowa, co pewnie już chwilę widzieliście, bo działo się troszeczkę. A jak to jest być kojarzony z takimi nieprzyjemnymi rzeczami? Marcin, opowiedz. Co prawda, nieprzyjemne rzeczy to jest pół biedy, jak w szpitalu wyjmują moją skrzynkę z narzędziami. Dosłownie skrzynkę z narzędziami, bo to jest skrzynka z bańkami, z aplikatorem, jabłko, z tymi wszystkimi taśmami, nie taśmami. I Norbert, przez niektórych różnie nazywane. Jedna pacjentka miała dużo gorsze nazwy na Norberta, nie podobał się jej, ale była zachwycona z efektu. Niecenzuralne słowa podały? Tak, tak, między innymi. Ale to mówię, takie połączone gdzieś tam z Niemcami i tymi innymi. Ja najbardziej lubię taki odgłos, bo też u nas w gabinecie zdarza się, że od czasu do czasu ktoś tam się bawi tym oto sprzętem, który w ogóle dostał nazwę, dostał imię w ogóle, ludzkie ma imię. Ma własne imię. Ma własne imię Norbert i ja najbardziej lubię, jak przykładowo ja teraz powiedzmy, zróbmy sobie to tak, jak to wygląda. Jak, o Boże, leży to sobie na przykład, nie wiem, na jakimś biurku czy coś takiego i tak sobie leży. I odchodzisz od pacjenta i robisz taki... Nie. I pacjent już wie, że robi się coś... Nutka niepewności. Że będzie robić coś nieprzyjemnego. I czy tym razem to będą gwoździe, czy coś innego, nie? Skąd takie u ciebie w ogóle zainteresowanie, tudzież zajaranie... Ale tak... metalem. W ogóle taką terapią narzędziową. Znaczy się, bo metalem to inaczej, a terapią narzędziową to inaczej, bo noże lubiłem już od harcerstwa. Generalnie finka to nóż, błotnie. Ja generalnie tak zawsze bardzo lubiłem scyzoryki, poza tym nóż musiał być ostry, żeby być praktyczny. I tak mi zostało. Zawsze gdzieś tam mnie taki kształt narzędzia fascynował, bo kto był w lesie, to wie, że bez noża tam się nie przeżyje. A jeśli chodzi o terapię narzędziową, no to szybko to poszło, bo w Olsztynie fizjoterapia była taka sobie i... No, ale jak wyjechałeś, to się coś zmieniło, jest lepiej no teraz. No teraz to już się dużo poprawiło.
Wyszło na to, że polska fizjoterapia jest 100 lat za zagraniczną, a olsztyńska 100 lat za polską. I nasz pan doktor powiedział, że mamy się ogarnąć i zacząć w końcu interesować tym, co się dzieje na świecie, nie? No i jak człowiek miał szybki ten internet w akademiku, no to można było sobie coś tam wyczytać, nie? I tam okruszki z internetu zbierane, Graston, nie Graston. Człowiek był za biedny, żeby jechać na kurs do Stanów Zjednoczonych, kupić sobie oryginalne narzędzia, ale gdzieś tam się interesował, nie? No tak, bo my to sobie nazwaliśmy tutaj, jak Marcin prowadzi szkolenia w Perytmasaż, to jest terapia narzędziowa tkanek miękkich, czyli TM. Brzmi jak dynamit. Spuszczenie, nie? Bo to tak to się w ogóle wzięło, ale od IASTM, czyli jakby od... Międzynarodowo to było... Tak. Chcesz rozwinąć skrót? Instrumentalna terapia wspomagana narzędziami, nie? To jest tak od razu z tłumaczeniem. Ja zawsze zapamiętam, jak to się nazywa, za długi ten skrót mają. No i człowiek zbierał te okruszki z internetu i cieszył się, że może kiedyś, jak już będzie bogatym fizjoterapeutą i go będzie stać, to pojedzie na konkretny kurs. Ale wyszło na to, że trzeba było lata czekać, tak? Ja studiowałem najpierw 3 lata w Olsztynie, potem 5 lat, potem 2 lata w Gdańsku i się okazało, że do tej pory żadnego kursu nie było w Polsce. I musiałem go sam zorganizować. Ściągnąłem Anglików do Polski, no i przeprowadzili szkolenie w gruncie rzeczy dla 2 osób. Potem następne szkolenie zrobił fizjosystem, a tak już potem poszło. Dzieje się. Teraz się dzieje bardzo dużo. Skąd wziął się kształt Norberta? Na pewno chciałeś o to zapytać. Nie, właśnie chciałem, a już nie. Bo on ma super ciekawą, ten też ma super ciekawą historię. Jak to w ogóle się zrobiło, bo on jest teraz robiony specjalnie dla... Nie można nigdzie dostać. Jest zaprojektowany przez Marcina kształt do różnych rzeczy, tak, do skanowania, do Achillesa, do punktów tłustowych, do wielu, wielu rzeczy. I stal japońska, chirurgiczna, robiona na zamówienie z projektu Marcina w Pakistanie. Tak jest. Dokładnie tak to wygląda. Na końcu świata przysyłają. Tak. I nikt nie wierzy, że... Gdzie to robicie? Mówimy, że w Pakistanie. Oni... Jak to w Pakistanie? No w Pakistanie robimy, oni na wysyłaniu. Nie ma problemu, no nie? Tak. Firma, która robi po prostu też rzeczy dla gabinetów stomatologicznych. Dla stomatologów głównie. Tak. Dla chirurgów i stomatologów. Skąd taki kształt? Przyśniło ci się? Ten kształt przyśnił mi się po prostu pewnej nocy, jak miałem... Bo ja już miałem kilka narzędzi, tak? Takich prostych. Ale musiałem ich mieć kilka i wymieniać między sobą, żeby... To jest do tego, to do tego, to do tego, to do tego, to do tego. No powiedzmy, że wtedy miałem 3 narzędzia i jak chciałem zrobić jedną technikę, to brałem ten nóż, a jak chciałem zrobić inną technikę, to musiałem te noże zamieniać. I tak sobie pomyślałem, że jakby zrobić takie combo, to będę jeździł po prostu po pacjentach tylko z jednym narzędziem. To jest dla praworęcznych, no nie? Tak, dedykowane jest dla praworęcznych. Czysto egoistycznie zrobiłem go pod siebie. Jestem praworęczny. Ale na kursach były też osoby leworęczne i jakoś ogarnęły. Bo nie wiedziałem, że to dla praworęcznych. Nie wiedziałem, że muszą sobie to jakoś ułożyć. Znaczy najchętniej to miał taki 2 w ręku. Tak. Do prawej ręki i do lewej. Prawej i lewej. A jak już do Abzala, to ci zrobi lustrzane odbicie. Nie, bo mało leworęcznych. Nie ma tam nikogo leworęcznego. Jak coś. Oni nie będą wiedzieć. Nie będą wiedzieli, jak zrobić. Tak, bo będą teraz chcieć, żeby to było dla leworęcznych. Nie, rozumiem. No bez sensu. No, jakże... Nie. I jeszcze jedna rzecz. Teraz Marcin się śmiał, bo chciałem zapytać się, czy zawsze mamy bolesne. Bo ci powie, nie musi być bolesne. Oczywiście. Ogólnie to nie jest. Ogólnie to nie jest bolesne. Cel taki nie jest. Cel nie. Generalnie narzędzie ma zmniejszyć siłę, jaką terapeuta wkłada w terapię, czyli idąc tym tropem, jak już mniej się angażujemy, to jest dla pacjenta coraz bardziej przyjemne, no ale jak się wejdzie z normalną siłą, kawałkiem żelastwa w tkankę, no to się rzeczy będzie dyskomfort, tak? I początkujący terapeuci mają z tym problem, nie? Biorą kawał żelastwa w rękę i po prostu na pełnym ogniu, tak jak do tej pory łokciem, pięścią, no i jest rozczarowanie ze strony pacjenta i on zeskakuje ze stołu i mówi, o co chodzi. Także można siły wkładać mniej. Bo się przyjęło, że tak, raczej sportowcy, tym się jedzie, tam powiedzmy dojeżdża sobie, się. Aktywne dojeżdża się sportowcy, takim, że sportowcy się dojeżdża ten. Ale tak, dzieci? Jasne, żaden problem. Babcie? Pokażę ci zdjęcie dziadka 80-letniego, jak był zachwycony. Jak osoby z problemami neurologicznymi? Nie, nie robiłem. Szczerze mówiąc, przyznam szczerze, że nie miałem okazji. Ale kreatywny terapeuta, to dobra. ASM się liczy?
SM-sie? No tak, no to neurologiczny problem, liczy się. Ale SM to są osoby zdrowe, no, ja wiem, tylko, no, no tak, no, no, ale chciałeś neurologię. Nie? Tak, czyli ogólnie weterynaria? Nie. Ej, podejrzewam, że absolutnie żaden problem, można by tak konika dojechać, nie? Jak jakby macie kogoś wstawić, nie, to ja mogę próbować. Jak konik dojechał by ciebie. Mi kiedyś konik dojechał, a ja moje największe doświadczenie z końmi, to dowiedziałem się, że koń kopie z odwiedzenia. Co ty gadasz? No, może nie ze mną, nie? No. Ale nie tak mocno. Lepsze niż czeknowić. Nie próbowałem, szczerze mówiąc, na szczeniakach, kotach żadnych tam. Nie przyprowadzają mi do gabinetu ani do szpitala. Ale jak nie wypróbuję. Jak ktoś chce dać swojego mruczka na testy, to... Tak. Jak ktoś chce dla swojego konia, to może nawet byśmy wpoczyli. No tak, żeby konia dojechać trochę. Na testowanie można wypożyczyć. Dobra. Ogólnie powiem wam, że ja widzę potencjał w tych narzędziach i sam w ogóle... O, wiesz co mi się spodobało? Spodoba mi się w ogóle strukturalna praca na skroniowym, tym nożem. No pamiętam, zajerałem się skroniowym. No kurde, to się robi lepiej niż ręką. Prosto wynik, fajnie można pracować, to też jest na pewno super. Rozcięgno podeszwowe, wchodzi jak złoto. Kciuki można sobie pooszczędzać. Kurde, a o, jeszcze jedna rzecz, rotatory stawu wydrywego. No to też na pewno. Takich rzeczy jak krętaż, nie zrobisz kciukiem jak tutaj, wiesz, okolice krętarza. No to już wtedy tylko ja coś zrobiłem. Każdy powinien znaleźć w tym to, czego on potrzebuje, nie? Bo ktoś tam wiesz. Ale przedramię, okolice wiesz, taki problem przeciążeniowy typu łokieć tenisisty choćby. Jak już wyeliminujesz ten problem krążeniowy, problemy z takimi bliznami właśnie, ale na przedramieniu, na udzie. Jak są czasami takie śródmięśniowe naderwania włókien gdzieś tam. Nie, tak, no można by tam wpłynąć. Pilce nożne w się zdarzają. Nie, jest kilka, to ma potencjał. Ja nie można wszystkiego ciurać tym nożem. Nie, wszystkiego nie. Tylko trzeba wybrać wtedy, kiedy potrzebujesz. Dokładnie. Bo na szkoleniu pokazujemy wariacje to po to, żeby każdy mógł zobaczyć i się nie bał próbować. Co się nie? Dano, nie? Ale wybrać trzeba to, co ty potrzebujesz, to co używasz, nie? Tak jak w Rosji, biłosy, my friend. Bierz to, co potrzebujesz, odrzucaj to, co zbędne. Tylko dajemy taką możliwość, żeby każdy sobie to spróbował, nie? Żeby nie trzeba było koło na nowo wymyślać. A potem czy sobie zaadaptujesz techniki, czy sobie zmodyfikujesz. To już jest, wiesz, twoja rzecz, nie? Mówić o Marcinie, nie? Żeby wiedział. Jest teraz... tak 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. I oddychaj. Kurde, a człowiek ma zapomnieć o oddychaniu, no nie? Podczas terapii. Szok. I z wydechem pogłębnie. Luz, powrót. Love, sex and acousmet.